Tak. To w tym roku wyjątkowo jest podniesiona. Nie wiemy, co zrobimy w przyszłym roku. W tym roku, jak wiadomo, jest królowa Nesuti Fado Maliza. Bardzo się cieszymy. Atmosfera jest bardzo gorąca. Jest bardzo dużo ludzi. Mamy nadzieję, że wszystko będzie ok. Że udało się zorganizować 7. festiwal Fado w Grudziądzu. Będziemy gościć w tym roku największe gwiazdy muzyki Fado, między innymi Marizę, czyli królową Fado, i cieszymy się. Nazywanego, ale przyznają Państwo, że nie chodzi o doznania pogodowe, ale też i te muzyczne, to dzisiaj Grudziądz w Lizbonie nie będzie ustępował. Witamy Państwa w Centrum Kultury Teatr, instytucji samorządu miasta Grudziądza, w moim rodzinnym mieście. Kłaniam się Państwu raz jeszcze bardzo nisko. Przemysław Talkowski, witam serdecznie. Już za chwilę na tej scenie, no może to nie będzie kolejny chłopak z Grudziądza, ale, że tak powiem, trochę tej grudziądzkiej krwi myślę, że w nim płynie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Lucjan Kydryński urodził się w Grudziądzu, a to nie kto inny, jak Marcin Kydryński, jego syn, poprowadzi dla Państwa dzisiejszy koncert, ale zanim będzie czarował Państwa swoim głosem, ja go uwielbiam. Słucham co tydzień w niedzielę o 15 w porze siesty w Radiu Nowy Świat. Zanim zrodzoną spadę, będzie Państwu opowiadał, proszę oszczędzić te brawa, za chwilę się tutaj pojawi. Zanim zrodzoną swadą będzie Państwu opowiadał o artystach, o tej muzyce, która będzie dzisiaj Państwa czarowała, ale też z tą taką nutką, przyznają Państwo, romantyzmu w głosie, no i tego charakterystycznego erpotacie właśnie. Zanim to wszystko nastąpi, ja na scenę zapraszam tych, którzy są odpowiedzialni za to całe wydarzenie, twórców Fado Festiwalu, 7. Fado Festiwalu w Grudziądzu, w osobach Joli Padzi, która właśnie się prezentuje przed Państwem, Izy Kubiak, Wojtka Litwińskiego, Tomka Bąkowskiego oraz Kamila Danielewicza. Wielkie brawa, burza oklasków dla nich. A te muzyczne wzruszenia już się Wojtkowi, jak zawsze, udzieliły jeszcze przed koncertem. Kłaniają się Państwu nisko. To właśnie ich dobra energia, proszę Państwa, i zaangażowanie stoi za tym koncertem. Bardzo Wam dziękujemy. Pod patronatem ambasadora Portugalii, pana Luisa Manuela Ribeiro Cabasso, ale także marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego. Nie ma pana marszałka dzisiaj z nami, ale na scenę chciałbym zaprosić dwie panie, panią Elżbietę Piniewską i Katarzynę Lubańską, w celu zabrania głosu, które wystąpią w imieniu pana marszałka. Bardzo proszę, zapraszam na scenę. Pani Elżbieta Piniewska jest przewodniczącą sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Pani Katarzyna Lubańska jest wiceprzewodniczącą tego sejmiku. Wielkie brawa. Dziękuję Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tu być. Nie wiem, czy wiecie, że hasłem województwa kujawsko-pomorskiego jest "Lubię tu być". I ja, ponieważ jestem tutaj trzeci raz, mogę powiedzieć, lubię tu być. Mosty budowane są, Kasia wie lepiej ode mnie, bo jest fizykiem, ale pewnie ze stali. Wam, szanowni Państwo, udało się zbudować między Grudziądzem a Lizboną most z dźwięków, most z koncertów, ze spotkań z podróżnikami, z tego, co jest wartością i
dziedzictwem kulturowym Europy. I taką właśnie Europę kocham. Zróżnicowaną w różnorodności. I tutaj w Grudziądzu można to poczuć. Dzisiaj na scenie nie chodzi o gadające głowy, tylko chodzi o tych, którzy przybliżą nas do dobra, prawdy i piękna, bo będą śpiewać, no śpiewać po polsku, bo będzie piwnica pod baranami. I usłyszymy tutaj dźwięki fado tak nostalgiczne i tak tęskne, że mam nadzieję, że te emocje się nam wszystkim udzielą. Gratuluję wszystkim organizatorom, a wiem, że było ich dużo, poza Stowarzyszeniem FADO, Centrum Kultury Teatr, również wiem, że zaangażowany był tutaj samorząd nie tylko województwa, ale przede wszystkim tutaj miasta, za to, że chce wam się chcieć, że robicie rzeczy tak piękne i tak łączące ludzi. Tutaj dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy wspólnotą. Wspólnotą w różnorodności. Państwo już to usłyszeli, bo powiedziała to Pani Przewodnicząca, że muzyka fado jest charakteryzowana jako muzyka tęskna. Ale któż z nas nie ma takich momentów, kiedy rzeczywiście chce uciec w tą tęsknotę, uciec w marzenia i w pragnienia. I takiego klimatu i takiego zanurzenia się w te swoje pragnienia i marzenia Państwu dzisiejszego wieczoru i nie tylko dzisiejszego wieczoru serdecznie życzę. Wspaniałych wrażeń, wspaniałego wieczoru, no i obyśmy wszyscy się rozmarzyli przy muzyce fado. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, patronat nad dzisiejszym wydarzeniem objął także wojewoda kujawsko-pomorski, pan Michał Sztybel. W jego imieniu jest razem z nami. Zapraszam od razu na scenę pana Michała Koniucha, który jest, jak już powiedziałem, drugim wicewojewodą i także zabierze głos. Bardzo proszę. Z przyjemnością uczestniczę w siódmej już edycji tego festiwalu. Ja po raz pierwszy, pani przewodnicząca sejmiku, jak sama stwierdziła, po raz trzeci. Też wspomniała o mostach. Te mosty są jak najbardziej tutaj ewidentne, jeśli chodzi o kulturę, o połączenie Lizbony i naszego Grudziądza. Oba miasta oczywiście szczycą się bogatą historią, ale też rzekami. Tak? I tutaj mamy jak najbardziej i naszą Wisłę, i tak samo w Lizbonie mamy Tak. To właśnie ta uniwersalność emocji sprawia, że fado znajduje tak podatny grunt w naszym regionie. To najlepszy dowód, że właśnie muzyka nie zna granic, że przez te dni Grudziądz staje się kulturalnym mostem między Polską a Portugalią. Jestem przekonany, że te dni wypełnione będą muzyką, prawdziwą ucztą dla zmysłów, ale także okazją do poszerzenia horyzontów i docenienia piękna różnorodności kulturowej. Niech dźwięki te rozbrzmiewające w Grudziądzu przypominają nam wszystkim o sile kultury w budowaniu międzynarodowych więzi i wzajemnego zrozumienia. Tematy miłości, tęsknoty czy codziennych zmagań są równie bliskie i nam, i tak samo w Lizbonie. Dziękuję organizatorom za nieoceniony trud w organizacji tego wydarzenia i życzę Państwu wielu niezapomnianych wrażeń dzisiejszego wieczoru. Mogłoby się, gdyby też nie patronat i wsparcie prezydenta miasta Grudziądza, pana Macieja Glanowskiego, którego niestety dzisiaj z nami nie ma, ale jest za to pani wiceprezydent Róża Lewandowska, która również poproszę na scenę o zabranie głosu właśnie w imieniu pana prezydenta. Ogromne brawa. Z wielką przyjemnością uczestniczę w dzisiejszym festiwalu po raz siódmy. W tym tygodniu mieliśmy tydzień portugalski w Grudziądzu, uwieńczony właśnie festiwalem Fado. Też spotykamy się tu już po raz siódmy i cieszę się, że nie tylko mieszkańcy Grudziądza, ale również spoza naszego miasta uczestniczą w tym święcie.
To święto, mogę powiedzieć, dla serca, dla oczu, dla uszu i duszy. Także świętujmy razem, cieszmy się i te wrażenia niech zostaną w nas na długo. Do następnego festiwalu Fado. A przy okazji bardzo bym chciała podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim tym, którzy zaangażowali się, żeby ten festiwal Grudziądzu trwał i mam nadzieję, że będzie trwał przez wiele, wiele lat, do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Chciałabym podziękować Tomkowi, Wojtkowi, pani Joli i pani Izabeli za to, że tyle energii włożyli w tą dzisiejszą imprezę, ten festiwal. Dziękuję bardzo. Dziękować nie tylko Urzędowi Miasta, nie tylko Centrum Kultury Teatr, ale także wszystkim patronom i sponsorom dzisiejszego wydarzenia, a są nimi Toyota Walter, Hotel Rad i Rudnik, Dom Weselny Anna Grabińska, Browar Grudziądz oraz Kubiak Pol Palety. Podziękowania należą się także drukarni Epros, Team Wina S.A., Indigo Polska S.A., Animex, Polskiemu Holdingowi Brokerskiemu Grupie MAG oraz Pawlak Capital. Dziękujemy także RAF Polopakowania Foliowe, Lucyna Rafińska, PHT, Bespol, Spółka ZO, Surimet, Spółka Jawnia, Kwiaciarni, Bukiecik, Aleksandra, Bigot. Partnerami wydarzenia są także Biuro Nieruchomości Nordhaus, Anna Mazurkiewicz, Salon Optyczno-Okulistyczny Mirella i Maciej Hojnowscy, Euromedica, Stek Kałużny i wspólnicy Spółka Komandytowa, Yasumi w Grudziądzu, Poseidon, Grupa Vena Agencja Ochrony oraz Gabriela Żuchowska. Doceniamy Państwa wkład i pomoc w organizacji tego festiwalu. Szanowni Państwo, kto jeszcze nie wyłączył telefonów komórkowych, ja już to robię, albo nie wyciszył, to jest ten czas, żeby to zrobić. Za chwilę zaczynamy koncert. Kilka jeszcze słów od organizatorów. Podczas dzisiejszego koncertu Państwo mogą udać się na piętro do foyer. Tam jest specjalna kawiarenka i poczęstunek przygotowany dla Państwa. To na ząb, a przed, jak Państwo widzieli, wejściem do teatru są stoiska, gdzie będą Państwo mogli się raczyć wybornym winem portugalskim. Rzecz jasna, prośba od organizatorów tylko, żeby wino degustować poza salą koncertową. Nie wnosimy wina do sali koncertowej, tylko świetny nastrój po tym winie, a no, portugalskie wino, proszę Państwa, idealnie pasuje do Fado. Mawia się nawet, chociaż Marcin Kedryński pewnie wie więcej na ten temat, mawia się, że najlepsze Fado powstaje wtedy, kiedy artysta wyśpiewa te wszystkie swoje emocje, a na końcu jeszcze zostanie mu w kieliszku trochę wina, czego Państwu też życzę, żeby tego wina dzisiaj nie zabrakło jako dodatek do tych muzycznych wzruszeń. Szanowni Państwo, powitajmy na scenie Marcina Kedryńskiego, który poprowadzi dla Państwa dzisiejszy koncert. A moi znakomici i liczni poprzednicy właściwie powiedzieli już wszystko. Nie wiem, co miałbym jeszcze dodać, więc kłaniam się nisko. Dobry wieczór i może zacznę tak, że dobrze być w domu, bo jest Grudziądz i moim domem w połowie, stąd przecież pochodzę, ale dobrze jest być w Grudziądzu jako w tym dziś naprawdę najważniejszym, być może na świecie, domu Fado, jednym z tych kultowych kazarz do Fado, w których muzyka rozbrzmiewa z tak nieokiełznaną siłą, tak cudownie rezonuje. Czemu właśnie tu tak rezonuje, ktoś spyta? I odpowiedź wydaje się bardzo prosta, jak to czemu, bo właśnie tutaj działają twórcy tego festiwalu, Jola, Iza, Wojtek, Tomek. Tutaj publiczność jest szczególnie wrażliwa i chłonna od lat, jak wiemy, wiadomo. A jednak pytanie pozostaje, czemu tu publiczność wrażliwa i chłonna? To jest skomplikowana kwestia. I dosyć ciężko jest ją wytłumaczyć, nie dotykając spraw nadprzyrodzonych. Ale może warto przywołać tutaj dwa słowa. Genius loci. W bardzo wolnym tłumaczeniu magia miejsca. Ja myślę, że są takie miejsca, miasta, dzielnice, ulice, poszczególne wnętrza, w których skupia się i skrapla jakaś szczególna energia. Tutaj działa oczywiście
bardzo określony czas, ale też wszystko, co go poprzedza, czyli cała historia, dzieła architektura tych miejsc, ba, zapach, smak wina, częstokroć społeczność, oczywiście aura i wszystko to razem bardzo harmonijnie sprawia, że właśnie w tych miejscach, a nie gdzie indziej, dzieją się, jak w Grudziądzu, rzeczy wielkie. I oto geniusz Lodzi jest dzisiaj tematem naszego spotkania. Dwa takie miejsca w Starej Alfamie, legendarny dom Fado, Meza de Frades i na rynku krakowskim Piwnica pod Baranami. Dwa miejsca, dwie legendy, dwa symbole, które od pokoleń inspirują artystów i publiczność. Zacznijmy tę podróż od Lizbony właśnie, w dole miasta, przy Muzeum Fado, nad rzeką. Stamtąd musimy pójść takim łukiem w górę, nieprzesadnie stromą, ulicą Remedios, by u jej szczytu, na takim pochyłym placyku pod rozłożystym platanem, znaleźć dwuskrzydłowe drzwi pociągnięte zieloną farbą. W ciągu dnia to jest niepozorne miejsce, ale kiedy noc otwiera wnętrze tej XVIII-wiecznej pałacowej kaplicy, kiedy złote światło muska błękit starych kafli, kiedy wreszcie ludzie z całej okolicy schodzą się, żeby przeżyć ostateczne muzyczne doznania, wtedy Meza de Frades przeistacza się w świątynię Fado. I tak już od wieku. I kiedy ja 16 lat temu sprowadziłem się do Lizbony, zamieszkałem właśnie nad tą tawerną, to każdej nocy schodziłem tam, żeby się odurzyć urodą miejsca, muzyki i ludzi. I każdej nocy także przychodziła tam zawsze pod czujnym okiem obojga rodziców dziewczyna wówczas 14-15-letnia najwyżej i zawsze pozwalano jej zaśpiewać kilka pieśni przed zdumionym tłumem. No, zdumionym, bo przy tak młodym wieku to było szokujące, że jej opowieści i historie są tak przejmujące, głębokie i prawdziwe. Z biegiem czasu cała dziewczyna stała się symbolem tego miejsca, głównym głosem Meza de Frades. I po prawdzie nie mam pojęcia, jak stara, dobra Alfama dzisiaj sobie bez niej poradzi, skoro ona jest tutaj z nami. Proszę ją najserdeczniej przywitać, jak tylko Grudziądz potrafi. Moi drodzy, Terezinha Landeiro! Dessa hora e quis ficar.